Szmod Studio. Co prawda, wakacje już za nami, ale ładna pogoda zachęca do weekendowych wypraw. Podpowiadamy Wam kolejny cel. Tym razem to urokliwe województwo zachodniopomorskie. Oglądacie program Weekend z Grzmot Studio Audio Video. Wiktoria Jagła, dzień dobry. Oczywiście w naszym krótkim filmie nie przedstawimy wszystkich uroków tego malowniczego województwa, ale liczymy, że te miejsca, które za moment Wam pokażemy, zachęcą, by do zachodniopomorskiego zawitać. Jeśli zdecydujecie się do tego województwa wybrać się autostradą A1, a potem ruszyć w kierunku na miejscowość Tleń, zatrzymajcie się koniecznie nad bardzo urokliwym mostem kolejowym w tej miejscowości. Z dużym prawdopodobieństwem zaskoczy Was jego wyjątkowy kształt oraz bardzo malownicze położenie nad jeziorem Żur. Nieopodal polecam zatrzymać się przy wieży widokowej Trzepcina. Powstała ona, by zaobrazować skalę zniszczeń lasów, które spowodowała tu 14 lipca 2012 roku trąba powietrzna. Obok wieży jest duży parking, więc nie będzie kłopotu ze zostawieniem auta. Po kilku godzinach jazdy przez piękne Bory Tucholskie docieramy do Morza Bałtyckiego, do dwóch miejscowości rozdzielonych rzeką Wieprzą, czyli Darłowa i Darłówka. Miejscowości są bardzo urokliwe, zachwyca zwłaszcza pomost zbudowany nad brzegiem morza w Darłówku oraz fantastyczny widok z latarni morskiej w Darłowie. Koniecznie zobaczcie! Z Darłowa są dosłownie dwa kroki do jeziora Kopań. Te kroki możecie uczynić podczas spaceru, ale i jadąc rowerem po jednej z wielu rowerowych ścieżek, z których zachodniopomorskie jest znane. Widoki przy okazji zapierają dech w piersiach. W Waszych telefonach i laptopach program Weekend z Grzmot Studio Audio Video. Na trasie wycieczki po województwie zachodniopomorskim pojawia się Kołobrzeg. W drodze na plażę koniecznie zobaczcie Muzeum Oręża Polskiego. Zachwycająca kolekcja militariów z pewnością na długo zostanie we Waszych myślach. Nim zawitamy do stolicy regionu Szczecina, zatrzymamy się na chwilę w jednej z wielu małych miejscowości nad Bałtykiem. Małej, ale z bardzo ważnym zabytkiem. Mam na myśli Trzęsacz i ruiny kościoła. Gotycki kościół zbudowano 2 km od brzegu morza. To jednak krok po kroku zabierało brzeg i tak w końcu w wieku XVIII dotarło do kościoła, powodując osunięcie się jego ścian. Ostatnie nabożeństwo odprawiono tutaj w 1874 roku.
No i jesteśmy w Szczecinie. Miasto o bardzo bogatej historii. Zostało mocno zniszczone podczas ostatniej wojny światowej. Zabytki są w zasadzie w rejonie Wałów Chorobrego. Nas zachwyciło inne miejsce, czyli Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, mieszczące się przy ulicy Niemierzyńskiej. Zobaczcie sami, ile tu ciekawych eksponatów. Mam wielką nadzieję, że nasze opowieści skłonią Was do odwiedzin arcyciekawego województwa zachodniopomorskiego. Widzimy się wkrótce. Cześć! Grzmot TV.